Pamiętacie psy z katakumb, które były w super stanie, a jednocześnie były w tragicznych warunkach? Nie wiem, czy wiecie, ale już ja kiedyś o tym opowiadałem na swoim TikToku. Jos, organizacja, która próbuje wam mówić, że zadbane zwierzęta żyją w takiej oto piwnicy. Zobacz, jakie kurwa warunki! Zobacz, jaki chuj, jakiś popa. Mimo, że widać na samym nagraniu, jak psy były zamknięte w mieszkaniu i to jest zejście właśnie z tego mieszkania do piwnicy, którą odwiedził Dios. Tego, co wam nie pokazali, to na przykład, że wyłamali te drzwi, ale już za to pokazali moment kradzieży tych zwierząt. Dobra. Niektórzy pewnie są zdziwieni, czym określiłem to kradzieżą, ale oni nie zgłaszają takich rzeczy do gminy, czego są zobligowani. Dlatego macie tutaj przykład jednej gminy, która to opublikowała. Hej, jeżeli tak nie jest, to niech może rzucą jakieś informacje, że rzeczywiście to było zgłoszone odebranie zwierząt. I dlaczego te psy były w bardzo dobrym stanie i dobrej kondycji, co widać na samym nagraniu. Z tego, co wiem od właściciela, przez osobę, z którą się kontaktowałem, to on wydawał na te psy ogromne pieniądze, no bo wołowina to kosztuje. Zwierząt skazanych na cierpienie o 180 stopni. Wystarczy chwila. Oczywiście dla osób, które nie będą wierzyć temu, co widzą, no to w tym momencie pokazuję jakieś farmazony, ale powiedzcie mi, dlaczego jeden pies jest zamknięty, a drugi biega po piwnicy luźno? Taka zagwozdka. A dziś poznacie dalsze losy tych psów. Psy były trzymane w mieszkaniu, Dios się włamał. Ogólnie tu pojawia się taka śmieszna ciekawostka, zagwozdka, bo Dios nawet się myli w zeznaniach, skąd wiedzą o tych psach, bo z jednej strony niby dostawali zgłoszenia, a z drugiej strony pani Krysia mówi, że od dzieci wie o tych psach, że były w tamtym budynku. Tak? Wiesz co, otrzymujemy zgłoszenia na maila, nie? Jak ludziom się coś nie podoba, bo ludzie nie są obojętni na krzywdę zwierząt, jak widzą, że jesteś zaniedbany, to nas zgłaszają, nie? Okej. A żeby ta interwencja przebiegła tak, jak ma przebiec, to wolą odezwać się do nas, niż na własną rękę ingerować. Więc tu już pojawia się naprawdę duży problem z klejaniem nawet faktów u siebie samych tam w Diozie i te psy ogólnie no widać, że były w dobrym stanie, więc tu nie można mówić nawet, że były zaniedbane. Tam jeszcze było mówione, że one, wiecie, zjadały plastik i żywiły się nie wiadomo czym tam, gdzie, wiecie, suka była w ciąży. Więc to nie jest fizycznie możliwe, bo ona by się zatruła jedząc ten plastik i by szybko odeszła do Walhalli z tego powodu. Później była cała akcja, że włamano się na Dios i tam robiono po prostu jakieś dantejskie sceny. Istnieją żadne dobra i żadne wartości, bo jak może istnieć jakiekolwiek dobro dla człowieka, który trzyma swoje psy. To mamy na filmiku, gdzie te zwierzęta przebywały, nie? Sobie odebraliśmy. To jest opuszczona mleczarnia. Styropianem zwierzęta, które od tygodni nie widziały światła dziennego. Bandyci. To tutaj jest to miejsce, gdzie były tak, pieski. Tak, tak. Te pieski były tam zamknięte. W tej piwnicy, gdzie masz kratę, w lewym dolnym rogu widzisz? Mhm. W tej piwnicy były psy zamknięte. Okay. Tak naprawdę właściciele wiedzieli, co się dzieje w Diozie i po pierwsze, pamiętajcie, że tam była bakteria w wodzie Leptospira SP. Pandemia w Diozie. Wieść gminna niesie, że już niedługo odgrodzą nas kordonem sanitarnym z powodu wybuchu choroby odzwierzęcej u 8 pracowników Diozie. Mieliśmy dezynfekcję całej instalacji wodnej. Także to takie, taka rzecz, którą ja pierwszy raz w życiu przeżyłem, nigdy się nie spodziewałem, że takie rzeczy będę przeżywał, ale okazało się to konieczne, ponieważ mieliśmy tutaj w jednej ze studni, spośród trzech studni, które mamy, mieliśmy w badaniu wody wyszłe niedociągnięcia, dlatego też taką dezynfekcję trzeba było zrobić, a jutro wam pokażę z kolei pokażę wam przepompownię wody, takie techniczne sprawy, żebyście też wiedzieli, że takie coś w Diozie jest, ogromną przepompownię wody, a tam dzisiaj instalowali tutaj hydraulicy, lampy ultrafioletowe, co wybijało za czasu wszystkie takie. Zwierzęta w Diozie też się zagryzają, też się oni nad tymi zwierzętami znęcają. Wszystko to wiemy od jednego z wolontariuszy, Damiana, który o tym opowiadał już dawno temu. Jak raz, Konrad, byłem świadkiem, sam mu zwróciłem uwagę, że nikt mu tak nie robi psu, bo to go boli. Pies pobiegł za świnią, nie mógł jej psa złapał, świnia uciekła, a on wziął psa po prostu tak pomiędzy nogi, ścisnął i wziął za pysk, tak za nos i wykręcił i piesa aż piszczał. I oni o tym doskonale wiedząc, postanowili się włamać, żeby uratować te psy, no bo one za chwilę by mogły pójść do Walhalli, niestety przez praktyki Diozu. Te informacje, co w ogóle padały tam, że oni, nie wiem, strzelali tam, czy coś innego robili, są komiczne, bo zasadniczo ci ludzie weszli,
poszukali tych psów i wyszli. Jeszcze żeby było ciekawiej, mamy stamtąd dość ciekawe nagrania, jak zwierzęta były przetrzymywane w tym diozie. No ja powiem szczerze tak, no niewiele się to różni od niektórych miejsc, które odwiedzają sami oni. No widać, że super fundacja tylko na obrazku. Mimo że wiecie, było włamanie, robili wielki szum medialny, to nie zdecydowali się iść na policję i wiecie, w ogóle tego zgłosić. Ta sytuacja do dnia dzisiejszego nie była zgłoszona, więc to też jest tragikomiczne, że wiecie, oni tam mówią, jak są pokrzywdzeni, są, wiecie, ciemiężeni, jak ludzie ich napadają, a z drugiej strony nie idą potem tego zgłosić, bo wiedzą, że nawet mogą być zawinięci, bo hej, oni byli w pewnym momencie nawet poszukiwani. To jest taka ciekawostka, śmiechostka. I teraz się zapytacie, co się z psami stało? Samiec został zagryziony w diozie, kiedy został wpuszczony do stada ich. No będzie klasycznie, kiedy macie straumatyzowane psy i trzymacie je w wielkim takim stadzie i wpuszczacie nowego psa, no to oczywiście, że ich reakcja będzie taka, że go miło powitają. No więc go tak miło powitały, że pies został zagryziony na śmierć. A suka trafiła do kliniki w Wieruszowie, gdzie została operowana, żeby usunąć młode i od razu ją wykastrować. No i umarła. I psów nie ma, więc tak wygląda właśnie pomoc diozu. Dwa psy umarły i zasadniczo do dnia dzisiejszego nawet wiecie, nie mogliście o tym usłyszeć, że te dwa psy odeszły. To jest naprawdę straszne i przerażające, jak ta fundacja działa. I to jest wiecie, przykład jeden z wielu, jest ich dużo, dużo więcej. To jest kurwa wręcz przerażające, co się tam dzieje i wy nawet wiecie, nie zdajcie sobie sprawy, ile tych psów więcej poszło właśnie do kostnicy, bo oni mają takie kurwa praktyki. Najsmutniejsze jest to, że wiecie, nawet nie mieli praw do tych zwierząt, bo one były wiecie, ukradzione. Więc zasadniczo nic nie powinni ci weterynarze z Wieruszowa robić. Jak dojdę, która to jest klinika, to się bardzo chętnie tam przejdę, bo akurat to jest moja rodzinna miejscowość. Więc będę mieć bardzo blisko i chętnie sobie porozmawiam, dlaczego operowali psa, który został skradziony. I jeszcze muszę tylko dodać, że Konrad widać, że jest bardzo dobrym strategiem i podkurwianie komentarii i straszenie ich sądami. Całe nowe sceniacki. Ale co, moi drodzy, do rzeczy. Najgorzej to jest, jak ktoś się wypowiada, kto kompletnie nie ma w danej, oj tak, kto nie ma w danej materii jakiejkolwiek wiedzy. I tak się niektórzy specjaliści wypowiadają o naszych gabinetach weterynaryjnych, które są zarejestrowane i których właścicielem jest dios. Moi drodzy, zwierzęta przychodzą, bo te zwierzęta potrzebują litości. Właśnie potrzebują litości, naszej litości i darczyńców litości, żeby żyły. Ojej, no cóż. Jakie to jest dziwne, no nie? I żeby później mogły żyć normalnie, a nie zamknięte w boksie. To jest taka pierwsza moja wskazówka. Druga, czym więcej pieniędzy dios będzie miał, tym będzie więcej robił. I dlatego, że robimy, to mamy dwa ośrodki, a w planach mamy w każdym województwie zrobić ośrodek. No ale mając budżet 500 zł, to tego nie zrobimy. Stąd pozyskujemy środki ze wszelkich możliwych stron, ze wszelkich możliwych sposobów. Pokazujemy ludziom to, co robimy. Bierzemy pożyczki, bierzemy kredyty. Staramy się jakoś to finansować, żeby właśnie ucywilizować ochronę zwierząt i żeby w każdym województwie był taki ośrodek jak w diozie. I żeby zwierzęta w końcu dychły w tym kraju. Spowoduje tylko to, że teraz będziecie mieli drugą falę filmów od komentarii, gdzie oni jeszcze, wiecie, dalej kopią i przeszukują właśnie te wszystkie stare sprawy, więc wydaje mi się, że no źródełko za chwilę mu totalnie też uschnie, no bo ludzie chyba już się nie będą nabierać na te wszystkie jego manipulacje. Problemy behawioralne u Dios da się przepracować. I w tym miejscu robię tutaj małpa. Sprawią do was, kochani, żebyście podesłali im tego shot.